Rozmowa dnia. W naszym studiu wicepremier, minister gospodarki i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Janusz Piechociński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, wczoraj rząd przyjął ostateczny projekt budżetu państwa na rok 2016. Minister finansów Mateusz Szczurek mówi, że to nie jest wyborczy budżet. W tym sensie, że jest rozrzutny, no ale ci, którzy oceniają zapisy tego budżetu, no, nie mają aż takiej pewności. I piją pewnie do wielkości deficytu, a zapominają o tym, że to jest budżet, który ma utrzymać dobrą tendencję w polskiej gospodarce. I to jest budżet, który uruchamia nową perspektywę finansową unijną, gdzie trzeba mieć wkład własny. I to jest budżet, który bardzo mocno konsumujemy wszystkie te decyzje z poprzednich lat polityki prorodzinnej, prospołecznej, dzietności na rzecz rodziny. I to są spore wydatki. No tak, a to pana słowa, że rząd w ostatnich 2 latach rozdał oczekiwania społeczne do niesamowitych wymiarów. Nie, rząd. Mówiłem, że kampania wyborcza tocząca się nieustannie w ciągu 2 lat, bo to były wybory europejskie, wybory samorządowe, podwójne wybory prezydenckie, teraz kampania parlamentarna. I mówiłem o tym, że ten budżet jest trudny z punktu widzenia oczekiwań społecznych, bo część polskiej polityki oszalało w łatwości rozdawania tych pieniędzy, których często nie ma. No jeśli przypomnimy tylko skalę obietnic w kampanii prezydenckiej od 30 do 300 miliardów złotych szacowaną przez różnych ekspertów, no to widać, że jest w tym, co powiedziałem, dużo do rzeczy. A wtedy, kiedy jest mowa, właśnie są już zapisy o dodatkach dla emerytów i rencistów, czy o podwyżkach dla urzędników, to nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą. Ale pamiętajmy o tym, że większość świata urzędniczego nie miało waloryzacji od 7 lat. To mogło zostać w 2015. Co spowodowało, a ciągle mieliśmy inne preferencje, co spowodowało, że część najlepszych kadr urzędniczych jest wysysana przez rynek prywatny. To oczywiście nie tylko polski problem i wyzwanie, ale sprawne państwo to też jest państwo kompetentnych, udanych, sprawnych urzędników. Czyli daje pan wiarę we wzrost PKB w przyszłym roku o 3,8% i 1,7%? Kiedy inflacji? Wiosną tego roku przystępowaliśmy do konstruowania budżetu, to wydawało mi się, że będzie więcej, bo byłem pełen optymizmu, jeśli chodzi o rok 2015. I w takich najbardziej optymistycznych swoich szacunkach z moimi współpracownikami z Ministerstwa Gospodarki szacowałem, że na koniec tego roku będziemy mieli 4,0. Ale konsekwencje załamywania się gospodarki strefy poradzieckiej, a także implikacje związane z przecież w końcu nie do końca jasną sytuacją Grecji i południa Europy, a teraz na horyzoncie mamy wielki kryzys światowy. Tym razem, którego źródłem będzie gospodarka chińska, a nie tak jak poprzednio amerykańska. Zwracam uwagę na informacje, które przyszły w ostatnich dniach. Poprzednio mieliśmy te czerwone giełdy, także chińskie, bardzo szybko ustabilizowanie sytuacji. Później mieliśmy dewaluację waluty chińskiej. No a bardzo złe informacje przychodzą już z wytwórczości praktycznej, a przede wszystkim z transportu międzynarodowego, który sygnalizuje załamanie się cen taryfowych w przewozach morskich między Azją a Europą. To jest zapowiedź poważniejszego tąpnięcia i dlatego jestem zbulwersowany, zdumiony, zniesmaczony tym, co dzieje się w polskiej polityce i debacie publicznej, gdzie wszyscy zajęli się tylko jednym tematem, 25 października. Zapominają o tym nie tylko w kontekście uchodźców, że problemy, które przyjdą, z którymi przyjdzie nam się uporać, wymagają wspólnotowości, solidarności, także polskiej polityki ze sobą, nie tylko ze społeczeństwem. No, ale chyba nie chce pan premier powiedzieć, że wydarzenie 25 października będzie mniej istotne. Będzie bardzo istotne, bo albo może zburzyć stabilność i przewidywalność polityczną, która była źródłem jednego z największych w historii polskich sukcesów, ale jeśli ktoś i na poziomie obywatelskim, i polskiej polityki, a szczególnie politycy, którzy będą w przyszłym parlamencie, zapominają o tym, że zeszły rok de facto zakończył najlepsze w historii Polski od lat 25 lat, a w tej chwili wchodzimy w okres wielkiej niepewności, bo wzdłuż naszych granic, tych rozumianych europejsko, ale także niestety polsko, dzieje się wiele złego, no bo zwracam uwagę na to, co dzieje się na Ukrainie, zwracam uwagę na narastający konflikt, tym razem w wymiarze awiacji między Rosją a Ukrainą. Zwracam uwagę na te kolejne rekordy przybywających przybyszów do Europy. No ale te wydarzenia w gospodarce, choćby katastrofa
prestiżowego i jednej firmy motoryzacyjnej ciągną za sobą konsekwencje także dla nas. Czyli co, podsumowując ten wątek budżetowy, ów projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie zagraża stabilności finansów? Nie. Oczywiście pytanie jest takie, co będzie się działo w tym okresie niepewności na przykład z cenami paliw. No bo proszę zwrócić uwagę wszystkie. I to jest jakby potwierdzenie tej niepewności co do koniunktury światowej. Wręcz do załamywania się tej koniunktury, bo proszę zwrócić uwagę, rozsypały się gospodarki krajów BRIC. Nie tak dawno gościł w Polsce wiceprezydent Brazylii. Ten kraj co najmniej na 3 lata, takie są oceny, będzie poniżej 0% wzrostu PKB. W trudnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji jest gospodarka rosyjska. Teraz dochodzą Chiny, a jak zobaczymy, z czego żyje Afryka, a żyje z surowców, to przy tych rekordowo niskich cenach surowców Afryka nie zarobi. Jak nie zarobi, to nie kupi. Proszę się więc nie dziwić mojej determinacji otwierania tych nowych rynków, tej wielkiej ekipy, którą zabrałem ze sobą na otwierający się rynek irański, bo trzeba szukać dla polskich produktów i polskich rynków, nowych usług, nowych rynków zbytu. W sprawie górnictwa, panie premierze, jeśli pan pozwoli, że spowolnienie światowej gospodarki to jedna z przyczyn kryzysu polskiego górnictwa. Ceny węgla w tej chwili, w związku z tym, dzisiaj 30 dzień września, a więc ostatni, w którym teoretycznie miała powstać nowa kompania węglowa, wiadomo, że ona nie powstanie. Górnicy zapowiadają już protesty, chociaż jeszcze nie akcję strajkową. Jaki będzie ciąg dalszy? Na Ara, w portach Morza Północnego węgiel światowy jest w cenach 52 dolary za jedną tonę. To jest często poniżej połowy kosztów naszego wydobycia w głębokim górnictwie śląskim. Więc proszę się nie dziwić, że program restrukturyzacji, modernizacji i przesunięć ma jeszcze trudniejsze otoczenie niż myśleliśmy to pół roku temu. I w związku z tym wymaga jeszcze solidnego wsparcia. No tak, no, ale jest coś takiego jak upływający czas. Górnicy czekają na rozwiązania i doczekać się ich nie mogą. Ale dzisiaj 30 września. Ale górnicy koncentrują się, a szczególnie działacze związkowi, tylko na tym, czy powstanie nowa kompania węglowa, a nie na tym, czy bez, czy razem z kompanią węglową wydobycie będzie racjonalne. Także z punktu widzenia sprzedaży tego węgla i utrzymania pozycji na rynku krajowym. A pan się temu dziwi? Ja się temu nie dziwię, ale też chcę, aby związkowcy i przywódcy związkowi rozumieli, że zupełnie inna musi być sytuacja i inne koszty, kiedy węgiel na europejskim rynku kosztuje 120 dolarów za tonę, a zupełnie inna, kiedy kosztuje 52 dolary za tonę. Według ministra skarbu we wrześniu tona polskiego węgla to 240 zł, czyli przeliczając na dolary w granicach 63 dolarów. No, ale to mówimy o zrównaniu także z Bogdanką i z najlepszymi kopalniami. A tutaj największym problemem jest kilka kopalń, gdzie koszt wydobycia jest zdecydowanie powyżej 300 zł za tonę. No to dobrze, no to jakie jest wyjście z tej sytuacji? No przede wszystkim tam, gdzie można racjonalnie i mądrze przesuwać ludzi, sprzęt, technikę górniczą ze zwiększoną efektywnością na ściany, do kopalń, gdzie jest dobry węgiel, który się sprzedaje i gdzie koszty wydobycia są mniejsze. A wygaszanie wydobycia w tych obszarach, gdzie jest węgiel słabej jakości, który się fatalnie sprzedaje, a najczęściej zalega, a koszt wydobycia tego węgla przekracza zdrowy rozsądek. Wyobrażam sobie taki moment, że zabraknie na wypłaty dla górników w kompaniach? Wyobrażam sobie taki moment, w którym działacze związkowi nie tylko będą wymagać, ale będą ten proces wspierać. No, ale jednak protest jest zapowiedziany. Ale to wie pan, w kolejce do protestu... A proszę, tuż, 25. Proszę zwrócić uwagę, że przecież jeden z liderów tych organizacji, który wspiera jedną z opozycyjnych formacji, tego nie ukrywa, mówi, że jego celem jest odsunięcie jakiejś partii od władzy, a nie rozwiązanie problemów górnictwa, więc my ostatnio koncentrujemy się na tym, kogo odsuwać albo siebie przysuwać do władzy, a nie koncentrujemy się na tym, co nie tylko władzy jest potrzebne. Sposób, w jaki polska polityka reaguje choćby na problem uchodźstwa i tej wielkiej migracji i ruchów narodów, niewspólnotowy, nieracjonalny, otwarty na poziomie debaty internetowej, po prostu poraża. Skoro pan premier był łaskaw wymienić już nazwę tej firmy motoryzacyjnej. Nie wymieniłem, jak pan widzi, bo nie stygmatyzuję żadnego tak, z partnerów. No to cieszę się i jestem dumny z tego, że General Motors Poland zrealizował swoje plany. Firma. Tak, i wczoraj wprowadziliśmy już oficjalnie bardzo udany model Astry 5 do produkcji seryjnej. Dzięki temu w przyszłym roku
ta część polskiej motoryzacji wyprodukuje 200 tysięcy samochodów, a to oznacza, że przekroczymy 25 miliardów sprzedaży z polskiego rynku motoryzacyjne na światowe rynki. Przypomnę, 98% montowanych w Polsce samochodów osobowych jest sprzedawane w eksporcie. Niektórych boli to słowo montowanych. Jak pan doskonale. Ale jeżeli w tych samochodach jest większość części akcesoriów i zespołów z Polski, to nie obrażałbym się na to, że jesteśmy szóstą montownią Europy, a jesteśmy pierwszym producentem części akcesoriów i podzespołów. I on, ta właśnie część dominuje w polskim sektorze, w tym jesteśmy bardzo konkurencyjni. Jeśli dołożymy do tego, co już mamy, jeszcze blachę na karoserię w ramach programu modernizacji nie tylko Wielkiego Pieca, ale Gorącej Walcowni, Nowej Hucie, taki pozytywny scenariusz jest realizowany, to wtedy będziemy naprawdę bardzo ważnym graczem europejskiej motoryzacji. A jakie będzie miały z polskiego punktu widzenia będą problemy w związku z tym, co wydarzyło się w firmie, której nazwa do tej pory jeszcze nie padła, która zainwestowała w Polsce sporo pieniędzy? Sporo i co ważne, miała w swoim pakiecie inwestycyjnym zgromadzone blisko 100 miliardów euro na kolejne inwestycje. Tak wymagający jest dzisiaj sektor motoryzacyjny, bo wprowadzenie nowego modelu do produkcji to nie są rzędy dziesiątki czy setki milionów złotych, to są grube setki milionów złotych albo nawet miliardy. No a liczyliśmy bardzo na to, że co najmniej 20 miliardów będzie wydane w Europie, euro, a z tego te 20 czy 30% w Polsce, bo Polska jest bardzo dobrym miejscem na kontynuowanie inwestycji motoryzacyjnych. Po pierwsze, za wcześnie, żeby tak łatwo jeszcze wieszczyć, chociaż to jest prestiżowe, bo uderza w wizerunek firm. Zakładaliśmy, że sektor motoryzacyjny, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, certyfikacji jakości silników, układów wydechowych, naprawdę spełnia te wszystkie normy. Ale pamiętajmy o tym, że czasami na pochyłe drzewo kozy skaczą i być może jest tak, że eksponuje się do, przekraczając granice rozsądku, bo konkurencja nie śpi i poczekajmy, jaki będzie całościowy raport w tej sprawie. My ściągamy wszelkie możliwe dostępne informacje i wtedy będziemy gotowi do odpowiedniej reakcji. Czy coś się dzieje, panie premierze, w sprawie rozmów na temat umowy offsetowej przy okazji śmigłowca Karaka? Dwa tygodnie temu do Ministerstwa Gospodarki przekazano dokumenty, ponieważ są tam części także utajnione. W związku z tym zespół, który będzie nad tym pracował, musi przejść testy i odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa z punktu widzenia tajemnicy handlowej, tajemnicy państwowej. I wtedy bardzo szybko przystąpi do pracy. A kiedy może nastąpić koniec negocjacji? No, jaki to jest okres? To nie mierzyłbym tego w kategoriach dni. No tak, ale nawet jeśli w miesiącach, to jak długo to może potrwać? Panie redaktorze, no tak jak mówię, to nie są, wymaga to także aktywności po drugiej stronie. Przypomnę, że w tej pierwszej fazie przetarg był wydłużony właśnie dlatego, że zespół offsetowy Ministerstwa Gospodarki pozwolił dopełnić, złożyć wszystkim, także krajowym producentom, a były ich wnioski wstępne, niekompletne, dokumentacje w tej sprawie. Ale to były deklaracje co do zainwestowania w polskiej przestrzeni gospodarczej określonych nowych technik i technologii. A teraz te deklaracje, ten zespół składający się z wybitnych, ale potwierdzonych teraz odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa fachowców musi przeanalizować i w dialogu z kontrahentem zweryfikować prawdziwość i racjonalność składanych tam deklaracji. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Mamy jeszcze coś? Tak, bo dzisiaj jest, tak. Zresztą pan o tym wspomina na swoim profilu na Facebooku, Dzień Chłopaka. No właśnie, panie premierze, nic, pytanie za 100 punktów. Kiedy jest? Wybiegłem z domu i dotąd jeszcze nikt mi życzeń nie złożył na żonie zaczynając. Jeśli wymaga pan od nas, żebyśmy złożyli. Nie, no ja panu składam wszystkiego, tak jak wszystkim chłopakom, nie tylko tym politycznym, którzy nas słuchają. Także. Ale pozwoli pan, że zapytam. Pytanie za 100 punktów. Kiedy w kalendarzu jest Dzień Grzebiarza? A? Był. Był w ostatnią niedzielę. W kalendarzu? W Długosiodle. Nie, no w Długosiodle. Nie ma takiego dnia, może warto go ustanowić. Ale wie pan, to nie ma dnia przedsiębiorcy, którego właśnie ustanawiamy. Też formalnie w kalendarzu, a powinniśmy być przedsiębiorczy. Półtora tygodnia temu, kiedy otwierałem 40 MW farmy wiatrowej w Karwicach, to jechałem między Koszalinem i Piłą i tam przy drogach
i widziałem olbrzymie ilości prawdziwków. A więc jeśli ja jechałem 7:10, a świt zaczyna się o 6:00, a ludzie już wracali z dwoma wiaderkami, potężnymi wiaderkami prawdziwków, a przy sklepach stali ludzie, którzy mieli po 300-400, to wyobraźcie sobie państwo, jak czułem się maniakalny grzybiarz, kiedy jechałem na Polagrę w Poznaniu i nie mogłem choćby na chwilę wbiec do lasu. Trzeba było wcześniej wyjechać z domu, panie premierze. No ale o 6:00 się świt zaczyna. To z latarką można, bywają i takie przychadki. Pewnie duże są. Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, prezes PSL, nasz gość. Dziękujemy. 7:32.